Hej, cześć, witajcie! Z tej strony z Maslo, a dzisiaj będziemy dyskutowali o procesorze AMD FX8320 i o tym, jak ten procesor się zestarzał i czy dalej daje radę na początku 2021 roku. Nie tak dawno zapytałem Was w ankiecie, który film chcielibyście zobaczyć jako pierwszy, no i bezdyskusyjnie właśnie ten temat wygrał, więc myślę, że jest to dla Was rzecz interesująca i powiem Wam bardzo słusznie. Zacznę może tak troszeczkę osobiście. Ja nigdy prywatnie nie używałem AMD FX. Ja korzystałem z Phenoma 2 i przeskoczyłem potem bezpośrednio od razu na Ryzena. Ale co ciekawe, z FX-em i z moją osobą wiąże się pewna śmieszna historia. Otóż w 2015 roku składałem komputer dla mojego brata i dla mojego kuzyna. Te dwa komputery były oparte o GTX-a 970, jednakże mój brat miał tam i5 6600K. Mój kuzyn znowu miał troszeczkę mniejszy budżet, więc jemu poskładałem kompa z FX-em 8350. Niewiele mocniejszym niż ten, który dzisiaj będziemy omawiać. I właśnie o tym komputerze kuzyna to był pierwszy film z komputerami, który ja kiedykolwiek w życiu nagrałem. Szybko, szybkość. Jestem szybki. Skupienie, prędkość. Wiecie, ten film, w którym źle zamontowałem RAM, źle zamontowałem zasilacz, w ogóle nie słyszałem o czymś takim jak cable management. Ale na całe szczęście po komentarzach zrozumiałem, co zrobiłem źle i kuzynowi komputer poprawiłem. I mówię o tym dlatego, że nie tak dawno temu właśnie z kuzynem rozmawiałem, tak wiecie, zapytałem go, hej, jak tam twój komputer, działa dobrze? I okazuje się, że ten komputer w niezmienionej konfiguracji śmiga do dzisiaj i mój kuzyn mówi, że jak na razie nie ma żadnych problemów i gra we wszystko. Gra we wszystko. I powiem wam, właśnie ta rozmowa sprawiła, że zacząłem się zastanawiać, kurde, a co gdybym ja miał takiego FX-a jako mój jedyny komputer? Czy byłbym w stanie rzeczywiście grać we wszystkie gry, w które obecnie gram? Jakby nie było, procesor FX8320, czyli ten, którego będziemy omawiać, miał premierę w październiku 2012 roku. Czyli, kurde, ten procek ma już prawie 8 lat na karku. No to dość sporo w świecie technologii, co nie? Zawsze kwestią sporną w przypadku procesorów AMD FX było to, ile one tak naprawdę mają rdzeni. Otóż tak się składa, że AMD reklamowało je jako procesory ośmiordzeniowe, ośmiowątkowe, ale w praktyce one bardziej zachowywały się jak procesory czterordzeniowe, ośmiowątkowe. Koniec końców AMD przerżnęło w sądzie za nie do końca fair marketing, więc chyba powinniśmy się trzymać bardziej tej drugiej opcji, czyli 4 rdzenie, 8 wątków. No dobra, ale o co tam tak naprawdę chodziło? Chodziło głównie o to, że procesory AMD FX mają na 2 rdzenie 2 jednostki ALU stałoprzecinkowe i tylko jedną jednostkę FPU zmiennoprzecinkową. I właśnie ta rzecz, czyli że na 2 rdzenie mieliśmy jedną jednostkę FPU, przeważyła o tym, że no AMD tak de facto przerżnęło ten proces. I to była ta szyna, która znacząco dusiła ten procesor. No i koniec końców wszystko sprowadzało się do tego, że FX rzeczywiście mógł wykonywać 8 operacji jednocześnie, ale tylko niektóre. I właśnie to jest ten powód, dla którego mówi się, że bardziej FX-y działały jak czterordzeniowe, ośmiowątkowe procesory, no ale ogólnie architektura Bulldozer no, była krytykowana przez praktycznie wszystkich, no i w sumie no to ten model nie zestarzał się najlepiej i koniec końców AMD od tego odeszło i całe szczęście, bo w końcu stanęli na nogi. Do dzisiejszego testu wybrałem też Radeona RX 480 w wersji 8 GB. Wydaje mi się, że to jest taki złoty środek, ta karta graficzna, że pakowanie mocniejszej karty no nie bardzo ma sens. Może kiedyś, jak RTX-y mocno stanieją, to może 2060, ale to jest wszystko takie grubymi nićmi szyte i raczej bym nie szedł wyżej niż 480. Zerknijcie sobie jeszcze na wszystkie części, które zostały użyte do przeprowadzenia dzisiejszych naszych zabawowych testów. No i nie przedłużając, lecimy z grami. No dobra, mamy Assassin's Creed Odyssey. To jest gra, w którą grałem i przestałem grać, bo Cyberpunka trzeba przejść. I kiedyś ją na pewno skończę. No jak nam to śmiga? Tutaj mamy takie troszeczkę bardziej zatłoczone miejsce, myślę, że się w nie przejdziemy. Obecnie mamy około 30-40 klatek. No, ale kurde, z drugiej strony powiem wam, że spodziewałbym się, że będzie to gorzej działało. Kurde, no powiem wam, jest to takie bardziej konsolowe doświadczenie, bo mamy tak 30 klatek na tych ustawieniach średnich, ale hej, do
byłoby to faktycznie do pogrania. Nie no, jest nieźle, jest nieźle. Fakt faktem czasami spada poniżej tych 30 klatek, ale kurde, byłoby to do pogrania, bez kitu. Nice! Dobra, mamy jeszcze Red Dead Redemption na mojej kupce wstydu. I kurde, no to naprawdę chodzi płynnie. I Red Dead Redemption spokojnie byłoby do przejścia. Ja wiem, że Red Dead Redemption już nie jest jakąś super tam nową grą, ale i tak jest raczej jedną z tych bardziej wymagających. Dobra, a sobie pogalopujmy troszeczkę. O, przepraszam. Morderstwo? A ja nie chciałem. Okej, okay, no w momencie, gdy poruszamy się troszeczkę szybciej, oczywiście te klatki nam troszeczkę spadają tak do... ilu? Do 45 powiedzmy? Ale ja jestem naprawdę pod wrażeniem i zauważcie, że cały czas to grafa jest obciążona na 100%, a nie procek. I to jest mega przyjemna sprawa. Ostatnimi czasy wróciłem też do GTA Online, bo dostało nową aktualizację i mamy tutaj ustawienia bardzo wysokie i co ja osobiście zauważyłem, GTA Online bardzo mocno żyłuje dwa poszczególne wątki, więc tutaj całościowe obciążenie może nie jest spoko, ale w momencie, gdy mamy na przykład taką sesję, w której jak teraz jest 30 osób, to ta gra może być bardzo wymagająca, zwłaszcza dla procesora, dla pojedynczych wątków, które są dość ostro żyłowane. Z tego też powodu bardzo często GTA Online ma dużo gorsze wyniki niż single player. No i zobaczymy, przejedźmy się trochę po mieście. No i co? Okolice 35-33 klatek. Nie wygląda to różowo. Tym bardziej, że karta graficzna nie jest zbyt spocona i to wszystko raczej jest przerzucane na procesor. Więc ach, no GTA Online jest grywalne, jak najbardziej, ale tutaj podkręcenie procesora mogłoby nam dać te kilka dodatkowych klatek, czego niestety nie będę mógł sprawdzić, bo nie da się uzyskać dokładnie takich samych warunków na GTA Online zawsze, więc dlatego też nie mam tego w procedurze testowej, ale... No tak poglądowo możemy sobie zobaczyć, że przy takiej pełnej sesji, gdzie jest dużo graczy, no możemy liczyć mniej więcej na te konsolowe 30 klatek. Duża ilość osób sobie nie zdaje sprawy, ale ten Need for Speed jest bardzo procesorożerny, dlatego chciałem bardzo sprawdzić, jak ten Need for Speed się zachował właśnie na tym procku. No jak widzimy, zużycie proca jest dość wysokie. Na pewno tutaj podkręcenie by trochę pomogło, ale ja testuję zawsze tutaj na nocy, która jest bardziej wymagająca. No i sobie przetestujemy teraz taki... Miejmy sobie taki szybki run, jak zawsze robię i zobaczymy, jak to się sprawdzi, nasz Ford GT tutaj. Kurczę, ale wygląda wszystko mega obiecująco, serio. Spokojnie by można było pograć w takiego Need for Speeda i to jeszcze ustawienia średnie. Ten Radeonik tutaj elegancko się paruje z tym FX-em. Wydaje się, że to jest taki zdrowy, zbalansowany układ, na którym można jeszcze pograć sobie w najnowsze gierki. Kuźwa, no. Tutaj jest taki zwykle, takie kółeczko robię. A, słuchajcie, odpowiadając na pytanie, czemu w tym filmie w ogóle nie testuję Cyberpunka? Odpowiedź jest prosta, ponieważ tego Cyberpunka przeciorałem w filmie, który jest na Morele TV, Cyberpunk na ustawieniach minimalnych, który właśnie był testowany z tym procesorem, również z tą kartą, ale także i z innymi, więc jeżeli akurat interesuje was, jak na takim FX-ie radzi sobie Cyberpunk, no to odsyłam was do innego filmu, gdzie macie to bardzo szczegółowo omówione. Dobra, kończy nam się test w Cinebenchu. Procy chodzi mniej więcej tak na 3-6 GHz. Przynajmniej tak zgłasza nam to menadżer zadań. No i zobaczymy, ile tych punkciożków będzie. Bez podkręcania. 1160. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że będzie troszeczkę mniej tych punktów. Tak poniżej 1000. Ale okej, dobra. Fajnie, to myślę, że teraz czas wyżyłować naszego FX-a do granic możliwości i zobaczyć, na co go będzie wtedy stać. No a teraz nie przeciągajmy dalej, pewnie ciekawi was, jak wyglądał ten niesamowity proces podkręcania. Finalnie procesor udało mi się podkręcić na 4,7 GHz z bazowego 3,5. No to jest całkiem spory przyrost.
Jednakże nie obyło się troszeczkę bez turbulencji. Napięcie podbiłem o 220 mV na procesorze, co już jest dość sporo. Na tyle sporo, że sekcja zasilania zaczęła się przegrzewać i skręcała nam procesor. Dlatego postanowiłem wziąć kilka dodatkowych wentylatorków i położyłem je bezpośrednio na sekcjach zasilania i jeszcze jeden taki 120 mm wentylator, żeby też tam chłodził tą całą sekcję. No i wtedy zaczął stabilnie chodzić, w sensie sekcja się przestała przegrzewać, ale była bardzo blisko zresztą tej granicy, bo tam miała coś 78 stopni, więc siuch! Szkoda, że nie mam lepszej płyty, bo ten procesor chętnie by poszedł dalej. W Cinebenchu powiem wam, że nie są jakieś drastyczne przyrosty względem wcześniejszego mojego podkręcenia na 4,2 GHz. Oczywiście jasne, z bazowego troszeczkę tam żeśmy zyskali, ale koniec końców, no powiem tak, tyłka to nie urywa. Inaczej za to jest w grach. Tutaj akurat przeprowadziłem benchmark w Assassin's Creed Odyssey i Need for Speedzie. No widzimy tutaj przyrosty prawie, że 10% na wartościach średnich, a również wartości 1% low, czyli stutery również się zmniejszyły. No, na pewno warto jest podkręcić takiego FX-a, jak widzimy, kręcą się one całkiem nieźle. Byleby mieć dobrą płytę główną. I jako taki bonus sprawdziłem również Cyberpunka na tym podkręceniu 4,7 GHz i efekt wyglądał... I powiem wam, wywaliło mnie z kapci, patrzcie. Praktycznie dobijamy w te okolice tych 60 klatek. Jasne, nie jest to jakieś super komfortowe granie, tak jak widzieliście teraz, gdy wjeżdżamy do miasta, troszeczkę nam zaczyna przycinać, ale kurde, to podkręcenie procka nieco wyżej faktycznie robi nam tutaj robotę. Okej, może nie byłoby to najbardziej komfortowe granie w Cyberpunka, jakie można doświadczyć, każdy się zgodzi, ale kuźwa mać, to działa na 8-letnim procesorze i na dość, no już nie najnowszej karcie graficznej, która też chyba ma już z 4 lata na karku, więc kurde, na ustawieniach najniższych, no jest nieźle. Ej, nawet jak jest jakaś taka rozruba, jest całkiem nieźle. Ej, trochę się trudno celuje, trzeba przyznać. Poza tym, że się trochę ciężko celuje, to jest, kurde, nieźle. Finalny werdykt tego filmu jest taki, że hej, gdybym miał AMD FX, takiego, jakiego testowaliśmy, gdybym miał takiego RX 480, faktycznie byłbym w stanie grać we wszystko. Jasne, nie byłyby to jakieś super, hiper wysokie ustawienia, ale te gry na ustawieniach średnich chodziły naprawdę całkiem przyzwoicie. I powiem wam, trochę szacun, bo spodziewałem się, że te wyniki będą naprawdę sporo gorsze. Warto też powiedzieć o tym, że ja tutaj pokazywałem wam głównie gry, ale także w takim codziennym użytkowaniu responsywność takiego komputera jest super. Przeglądanie internetu bez problemu, nawet gdy mamy jakieś aktualizacje Windowsa 10 w tle, kilka programów otwartych jednocześnie, to wszystko śmiga w miarę okej. Powiem wam, jak na 8-letni procesor jest nieźle. Mimo wszystko jest jedna bardzo ważna kwestia. Nie polecam kupować AMD FX. Czemu nie polecasz? Przecież przez cały odcinek chwaliłeś, że radzi sobie lepiej niż się spodziewałeś i tak dalej. Tak, FX radzi sobie spoko jak na 8-letni procesor. Ale wiecie co nie jest spoko? Cena. Cena to jest po prostu jakiś dramat. Ja swojego FX-a kupiłem za 300 zł. 300 zł za 8-letni procesor. Żeby było jeszcze gorzej, to płyta główna, ta, którą kupiłem, też kosztowała mnie 300 zł. No, słuchajcie, to jest jakiś bullshit na kółkach. Ja nie potrafię wyrazić tego, jak bardzo zła jest to cena za tego typu zestaw. Absolutnie nie kupujcie FX-a ani płyty w tej cenie. Ten procesor, on powinien kosztować maksymalnie 100. No, może 150, ale naprawdę nie więcej. Okazuje się, że gdybyśmy chcieli na przykład sprawdzić Xeona, którego ja testowałem jakiś czas temu na kanale, no to za 100 mniej zbudujemy zestaw z 6-rdzeniowym, 12-wątkowym Xeonem, który zje tego FX-a na śniadanie. Żeby było jeszcze gorzej, 300 zł za płytę pod FX-a to jest jakiś żart. Przecież za mniej niż 300 zł można kupić płytę B450, nową, pod Ryzena. A jak sobie poszukacie, no to jesteście w stanie dorwać Ryzena 1200, który również będzie mocniejszy niż ten FX,
za 300 zł. I plus jest jeszcze taki, że takiego kompa możecie potem rozbudować, a platforma z FX-em jest już dawno martwa. Ale najbardziej w tym wszystkim mnie rozbawiło to, że za 400 jesteśmy w stanie kupić i trójkę 10100F. I to jest procesor, który rozpieprzyłby tego FX-a szybciej niż on zdążyłby wypowiedzieć Quidditch. Więc finalny werdykt jest taki, jeżeli ktoś z was ma FX-a, powiem wam, całkiem nieźle. Przypuszczam, że będziecie w stanie jeszcze pograć na tym procesorze z rok albo dwa. I jak na to, że jest to tak stary procesor, to powiem wam, że szacun. Natomiast jeżeli ktoś z was chciałby zbudować sobie jakiś tani komputer z używanych części, no to absolutnie nie kupujcie FX-a w takiej cenie. Tak jak mówię, gdyby taki zestaw, jak dzisiaj wam pokazywałem, kosztował 300 zł, okej, to jest kompletnie inna rozmowa, ale w momencie, gdy zakup procesora i płyty głównej równa się 600 zł, no to moim zdaniem to jest jakieś totalne nieporozumienie. Vishera, Bulldozer, FX-y, no to nie były najjaśniejsze momenty w historii AMD. Ale jak czas pokazuje, nie z takiego dna da się odbić, co w sumie pokazuje nam seria Ryzen. Widać, jaki duży postęp zrobili inżynierowie. Myślę, że to jest też niezła lekcja. W momencie, gdy procesory były kiedyś bardzo kiepskie, teraz są zdecydowanie lepsze, no to nam daje nadzieję na to, że rozwój naszego rynku pecetowego będzie dalej szedł naprzód. I oby tak dalej. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, bajos!